Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku wersja wydajności studni dla niedowiarków. Przy okazji tego, że jeden z moich widzów powiedział mi, że mój basen przez to, że stoi krzywo, może faktycznie się rozwalić. Przeanalizowałem sprawę i faktycznie wydaje mi się, że miał rację. Dziękuję Ci za to, nie pamiętam Twojego nika, przepraszam. Więc wyrównałem podłoże pod basenem. Zrobiłem na lekkim plusie, plus w tych miejscach strategicznych. Zobaczcie, jeszcze poukładałem takie deski, bo wiadomo, że ta ziemia, żeby tam się teraz nie zapadła. I dzięki temu będę mógł napełnić basen od nowa. Więc Wam pokażę niedowiarki, że ta woda nie jest w żaden sposób filtrowana. No i że to jest woda nie z kranu, tak jak poprzednio tam było trochę hejtu, że z kranu puściłem, nie wiem po co miałbym oszukiwać. A teraz Wam udowodnię, że jest to zwykła woda. Idzie ten wąż tędy, tutaj przecina inny, bo tu jest trochę poplątany, ale idzie tu. I tu jest nasz zawór, tak? Tu jest nasz zawór. Odpinamy ten żółty, duży wąż, żeby nie było, że gdzieś tam są jakieś trójniki czy coś. I podpinamy ten tutaj wąż. Tak, końcówki są dwie. Nie ma nigdzie fejka. Przyjrzyjcie się dokładnie, zwykły wąż. A więc jedna jego część siup do basenu, a druga jego część do... No, ciężko mi to jedną ręką włożyć. Jest. Nie odkręcam tutaj na maksa. Więc tak o, jeszcze raz, ten wąż, tak, przeanalizujmy sobie jego drogę, jest specjalnie ciemny, żebyście widzieli, idzie se tu, plącze się i idzie do basenu. Tam, zauważcie, jest GoPro, które będzie nagrywało timelapsa. I tu jeszcze raz przeanalizujcie sobie ścieżkę tego. Tu idzie wąż, idzie. Tutaj go nie widać, więc go odsłonię, żeby nie było. Opa, gdzie ty jesteś? Tak? Jest ten wąż. Do złączki. I do basenu. Żadnych nie ma filtrów. Bezpośrednio woda z rury. Znaczy jest smog, żeby jakieś kamienie tam nie pochłonęło, ale to zwykłe sitko, tak? A filtr, który jest tam, jest filtr naturalny, czyli grube kamienie, grubsze kamienie. Może tak, osadziły się wokół tej rury na dole, jest ponawiercana na metrze, czy tam 1,5 metra. I tak wygląda filtr naturalny, nie ma żadnych dodatkowych filtrów. I teraz włączam to do prądu w tym miejscu. No. Hydrofor chodzi, słychać. Zaraz się wąż zapełni. I woda leci. Widzicie, jaki ma kolor? Nie wiem, czemu sugerowaliście, że powinna być lekka herbata. Tam jest GoPro, więc przejdziemy na GoPro za chwileczkę. Jeszcze tylko Wam powiem, że w kolejnym odcinku wrzucę Wam porównanie dodatkowe jeszcze. Będzie test wody i pokażę Wam przy okazji, że to, co jest tu wlane w basenie, jak się naleje, myślę, że około 20 już będę miał pełny basen, to zrobię testy, nie wiem, pH, GH, KH, żelazo, jakieś inne, i zrobię Wam testy też wody z kranu i wtedy porównacie, czy to może być woda z kranu. Także dla niedowiarków napełniamy i teraz przechodzi na kamerę obraz z timelapsa. Pyk! Na 30 sekund ustawiony timelapse jest. No i dobra, basen mamy już zapełniony, po raz kolejny. Jest już, jak widzicie,
W zasadzie można powiedzieć, że chyba równo, no to jest jakiś tam błąd pomiarowy może. Tu ta strona jeszcze delikatnie powinna osiąść. Tutaj zrobiłem wszystko takie sporniki. No i tam jest za mną, zobaczcie, cały czas GoPro, gdzie ono jest, tam, w krzakach. Więc widzieliście już pewnie z tego timelapsa. Więc jeżeli teraz ktoś mi powie nadal, że woda nie może być ze studni taka czysta i klarowna, taka o jak ta, zobaczcie, przyjrzyjcie się. To mu powiem jedno. W dupieś był, gówność widział. Podobało się, łapujcie, subskrybujcie, wbijajcie na fejsa i do następnego odcinka, moi drodzy. Trzymajcie się.